Twórczość to jest wtedy, kiedy możesz spalić to wszystko, co do tej pory robiłeś i zacząć od nowa. Natomiast jeżeli chcesz się zamknąć w jakimś pudełku czegoś, co nazwiesz stylem, no to to już cię po prostu kastruje, odbiera od ciebie jakieś dążenia do tego, żeby się rozwijać. Jeżeli to robisz dla siebie, to ma to wtedy sens, a przekleństwem jest dla ciebie to, jeżeli zaczniesz robić to pod czyjeś oczekiwania. Dla mnie bezwartościowe jest ubieranie modelkę w pozy, które sobie wymyślę, dlatego że one nie są jej tożsame. To jest chyba coś, co ma związek też z celami w życiu, bo jeżeli je masz, to masz po co rano wstawać i wieczorem późno kłaść się spać, i nie jest to dla ciebie problemem. Na pewno nie wystarczy mi życia, żeby zrobić wszystko to, co mógłbym zrobić z tych szkiców, które mam w fotografiach. absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta malarz, rzeźbiarz i fotograf. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych specjalistów od aktu w Polsce. Autor wielu wystaw i trzech bestsellerowych albumów zaliczanych do kanonu w tej chwili polskiego aktu. Przed Wami Wacek Wantuch kiedyś w Warszawie Olympus zrobił premierę jakiegoś nowego modelu aparatu. Zaprosili całą masę dziennikarzy. Był body painting do tego. Ja wziąłem ze sobą modelki, które były malowane nago przed wyjściem do tych dziennikarzy. No i one były malowane na zapleczu. I w pewnym momencie prowadzący tą konferencję prasową chciał zaznaczyć, że się znamy. No, i pozwolił sobie na skrót myślowy, mianowicie jak już się uchyliły drzwi z zaplecza, on odwrócił głowę i powiedział: i Za chwileczkę wyjdzie modelka z Wackiem. <grywanie> Dziennikarze byli pod krzesłami. Tak, no dobrze, ale jak ktoś kojarzy ciebie, to głównie kojarzy cię z fotografii. Może się obrazisz, ale tak chyba jest w przestrzeni publicznej. A jak ktoś dzisiaj wejdzie na twoją stronę. To jednak się zaskoczy trochę. Co tam zaszło? No nie, obrazić się nie obrażę. Natomiast fotografia stała się dla mnie czymś w rodzaju przekleństwa teraz. Dlatego, że ja odrzuciłem się do niej plecami. I w momencie, kiedy zająłem się malowaniem i są na przykład targi sztuki, gdzie jestem nie wiem, w gronie stu innych artystów, którzy zajmują się malowaniem obrazów, przeważnie to są osoby, które są malarzami albo zajmują się rzeźbą. I wtedy co chwileczkę ktoś podchodzi do mnie i mówi, że mam Pana album, byłem gdzieś na Pana wystawie i tak dalej. To nie są tematy, które w tej chwili mnie jakkolwiek zajmują, kompletnie odrzuciłem jakiekolwiek zainteresowania fotografią, bo po prostu mi się to już przejadło. Mhm. No tak, no ale powiedz mi, no bo własny styl, własna droga. Masz, kurczę, świetną pracownię, którą zbudowałeś, robiłeś warsztaty, byłeś popularny i co, nie było ci nic, nic, ale nic, żal tego zostawić? Wiesz, co? Yy, nie wiem, co w tym może być takiego yy, rajczującego, bo gdyby to, co powiedziałeś, rozebrać. I zrobić temu anatomię, no to zaczynając od stylu. Bardzo podoba mi się to, co mówi Pongowski, przynajmniej wtedy, jak to mówił, na pewno był konsekwentny z tym, mianowicie, że dla niego stylem jest brak stylu. I dla mnie określenie, że ktoś ma jakiś styl, to trochę jest tak, jakby wsadzić go do trumny. Gdzie ten kształt trumny, czy napisy, jakie tam są, one definiują właśnie ten styl. Człowiek wtedy staje się niewolnikiem tego, co sobie wymyślił, i musi już klepać to, bo chce się trzymać swojego stylu. Dla mnie jest to bardzo takie ryzykowne i zabójcze, strasznie mało kreatywne. To jest taki killer kreatywności styl. Nie wiem, kto to powiedział, ale usłyszałem kiedyś takie zdanie, że twórczość to jest wtedy, kiedy możesz spalić to wszystko, co do tej pory robiłeś, i zacząć od nowa. No, i paru takich było, no. fotografii nawet, że żeby wszystko poszło z dymem. No ale to można tak określić: twórczość, kreatywność, wszystko, co ma związek z działaniami, które. Jakoś cię rozwijają. Natomiast, jeżeli chcesz się zamknąć w jakimś pudełku czegoś, co nazwiesz stylem, no to, to już cię po prostu kastruje, odbiera od ciebie jakieś dążenia do tego, żeby się rozwijać w jakikolwiek sposób. No dobrze, a co teraz? Jak na stronę wejdę, no to widzę, że ty wracasz do tak naprawdę, nie wiem, renesansu tak, tak głęboko. Ja się cofam co, co ty, do... Co ty robisz tak naprawdę w, te, w tej chwili? Cofam się jeszcze głębiej, bo cofam się do średniowiecza, a jak trzeba, to do malarstwa jaskiniowego. Czyli do pierwszych zapisanych działań twórczości człowieka. Dlatego, że bardzo mnie interesują trwałe pigmenty. Te rzeczy, które przetrwały wieki, a tak naprawdę w przypadku działań tych prehistorycznych, to, to są już tysiąclecia. I to są pigmenty, które są naturalne. Ja nieraz z geologami włażę do jaskini po to, żeby je zdobyć. I to mnie rajcuje. Tego fotografii nie miałem. Rzeczywiście, no. Fotografia, zwłaszcza cyfrowa, ma swoje zalety, o których pewnie też będziemy trochę gadać. No, ale ma też tą taką no, bezduszność można powiedzieć. Ja nie, nie jestem jakimś zwolennikiem braku postępu, natomiast sam z wygody przerzuciłem się bez żadnego bólu na sprzęt cyfrowy. Po Olympusie miałem jeszcze kilka przygód z różnymi firmami i skończyło się na byciu ambasadorem Lejki i kiedy prowadziłem ostatnie warsztaty z najnowszego modelu Lejki z pierdylionami pikseli, z niebotyczną czułością matrycy, jak trzymałem ten sprzęt w rękach, jak robiłem zdjęcia, to po prostu patrzyłem na to bez żadnych emocji, kompletnie mnie to już nie, nie rajcowało i pomyślałem sobie, że to chyba dobrze, że przyszedł taki czas, że no, trzeba... Zamknąć jakieś stare drzwi za sobą, żeby otworzyć nowe. No i teraz co, jak dłubiesz w tych pigmentach, czy zagęszczasz olej na słońcu, to co? Odczuwasz jakieś takie. Tak. A no. czy paradoksalnie dzięki fotografii. Mhm. Dlatego, że gdyby nie platynotypia, która była tak trudna yy, i kosztowała mnie tyle, znaczy nie tylko mnie, bo ja nie robiłem tego samodzielnie, tylko z grupą kolegów, sam bym nie dał rady. Tyle pracy nas to kosztowało, że paradoksalnie ja dzięki platynotypie, dzięki powlekaniu pędzlem, to ten pędzel mi przypomniał, do czego służy łapa, żeby malować, żeby robić te powłoki. Bardziej mi się podobały te obrzeża takie upaprane, brudne, zachlapane, niż ta treść, która była przeniesiona mechanicznie. No, i rzeczywiście, chyba w fotografii teraz jest taki renesans, trochę tych technik szlachetnych, gdzie rzeczywiście trzeba samemu zrobić pigment albo zrobić emulsję i ją posmarować, i włożyć w to czas i też swoją energię. Nie? To też jest fajne, dlatego że poważna paradoks. Możesz sobie głupim komórkiem zrobić zdjęcie. Nawet jakimś badziewiem, jakimś kiepskawym, wydrukować negatyw i zrobić dowolnej wielkości przeskalowane powiększenie. Jeżeli ci nie odpowiada pixelosa, narzucasz na to ziarno fotograficzne i masz zarąbiste zdjęcia. Mhm. Technikami szlachetnymi, jaką sobie nie wymyślisz. Wszystko jest teraz na wyciągnięcie ręki. No, czyli też zobacz, dzieje się coś takiego, co się stało z malarstwem, chyba jak weszła fotografia, nie? Że, że malarstwo musiało pójść w swoją jakąś nową przestrzeń, Mu zostało zmuszone do, do, do rozwoju. Malarstwo się za wiele nie różni od tego, co było w fotografii, dlatego że w momencie, kiedy wymyślono pigmenty syntetyczne, to był taki, nie powiem łomot, nie powiem rebelia, ale taka niechęć do tych pigmentów sygnetycznych, jak na początku do cyfrówki. Ludzie, którzy się bali tego, czego nie znali, mieli jakieś podszyte strachem teksty związane z tym, że pigmenty te naturalne dla nich, bo je znali od wieków, są najlepsze, najdoskonalsze, najtrwalsze, a te syntetyczne są mniej trwałe, bardzo jednorodne i takie tempe, pozbawione życia. Przypomnij sobie te wszystkie teksty, które były na początku tak. cyfrówki: mhm. że to takie plastikowe, dokładnie jakbyś kropka w kropkę przeniósł to tylko na czasy, kiedy wymyślono pigmenty syntetyczne. Mhm, dokładnie, a to co ludzie mówią dzisiaj, że no to, że każdy ma w komórce ten aparat i że, że fotografia jest taka powszechna że to już jest taka hała i chłam wszędzie to samo mówiono jak Kodak Brownie wprowadzał tak, tak, to jest też tak, że albo ortodoksyjnie trzymasz się w jakiejś przyjętej linii i robisz tylko na przykład analogową fotografię albo stare malarstwo i zaklinasz się, że Nigdy nie wiem, nie będziesz pisał y, stalówką, tylko będziesz używał gęsiego pióra, albo nigdy nie y, weźmiesz do ręki ultramaryny syntetycznej. Bo wolisz lapis lazurii ubijać młotkiem, później ucierać po to, żeby mieć ten właśnie historyczny pigment, który jest o wiele gorszy jakościowo, bo ręcznie i samodzielnie w domowych warunkach nie zrobisz dobrze tego pigmentu. Paradoks jego też polega na tym, że jeżeli wydobędziesz nie te frakcje, które są potrzebne. Utrzesz go za bardzo, to zamiast błękitów dostaniesz szarości i cały ten efekt tego historycznego odium, jakie ma ten pigment, po prostu pójdzie w niebyt. A syntetyczna ultramaryna kosi go na dzień dobry intensywnością koloru, barwy. To od ciebie zależy, czy decydujesz się na stare, historyczne pigmenty. Czy mieszasz jedno z drugim i korzystasz z tego, co ci podsuwa współczesna technologia, nanotechnologia? Tak czasami warto jest dla jakiegoś określonego skutku kupić gotowe rozwiązanie, bo no, po co się boksować z koniem? Mhm. No dobrze, ty jak docierasz do takich, nie wiem, starych receptur, to jak ortodoksyjnie ty to traktujesz? Osobiście? Dla fanu. Ja na przykład mam bardzo duży fan z węglem drzewnym, bo i w liceum plastycznym, i na Akademii non-stop węgiel drzewny był czymś takim normalnym, podstawowym narzędziem do, do rysunku. Natomiast nie dowiedziałem się tam nigdy na Akademii, że ten sam węgiel można zanurzyć w oleju, przetrzymać go całą noc, no albo przynajmniej kilka godzin wytrzeć i dostajesz bardzo intensywne czernie przy bardzo fajnych szarościach. I to, co się dzieje na koniec, jak już ci wyschnie ten olej razem z takim węglem drzewnym, to nie musisz go już w ogóle werniksować, mhm. Bo podstawowy problem używania węgla drzewnego polega na tym, że on się osypuje Ściera. tak jeżeli go nie werniksujesz, no to masz po rysunku, masz pozamiatane, dosłownie. Rano wstaje, otwieram okno i nagrywam ptaki. Kury, które sobie tam gdaczą, myje gary, smaże jajecznice czy cokolwiek. I rejestruje dźwięki, jak na Lisbona story. Mhm. Facet łazi przez y, cały film z słuchawkami na uszach, z mikrofonem, i mhm. łowcą dźwięków. To w ogóle tak. Ja miałem taką fazę, że chodziłem z takim małym, właśnie rejestratorem i sobie zbierałem takie dźwięki. Człowiek ma inną uważność wtedy. Tak, nie? My zwykle tak, chodzimy tak. I, i po prostu wyłączamy wręcz. A jak chodzisz z takim nastawieniem, że chcesz nagrać coś ciekawego, to nagle słyszysz dużo więcej. Mm. I to jest taka lekcja z uważności, chyba trochę. No ale też od strony praktycznej, jeżeli robisz rolki, masz obostrzenia związane z prawami licencyjnymi. A ja muszę robić rolki. Nie spodziewałem się kiedykolwiek, że będę w życiu zajmował się tym, że będę robił jakieś durne rolki. A okazuje się, że od dwóch lat robię je na okrągło, bo to jest świetny sposób, żeby się odciąć siekierą od fotografii. Dlatego, że ja potrzebuję się przefarbować z gościa, który jest skojarzony z fotografią i pokazywać ludziom, że ja tem ręcamy, ucieram farby, maluję obrazy, a nie robię tylko uginania paluszka wskazującego, którym robię zdjęcia. No tak, no bo ty wyprowadziłeś się, można powiedzieć, trochę w taką dzicz. I no, przepiękne otoczenie, kury gdaczą, kaczki kwaczą, psy szczekają. I powiedz mi, jak to wpływa na ciebie jako artystę? jeszcze w poprzednim życiu, czyli w życiu fotograficznym wracając z wernisażu gdzieś w połowie Polski po drodze pod Częstochową wziąłem modelkę na sesję i dojeżdżaliśmy było gdzieś koło 22 były chylone okna jak przyjechaliśmy Rabę czyli do domu mieliśmy już tylko jakieś 4 kilometry przez otwarte okno ona się tak sztachnęła nosem Mm, gliniane tereny. <śmiech> <śmiech> Nie spodziewałem się, że ktokolwiek tak zareaguje na te okolice. U nas jest tylko 200 osób w naszej miejscowości. Myśmy się zakochali w tym domku z Roną, bo szukaliśmy dosyć długo. W okolicach Krakowa, a tutaj on był tak za drzewami, że nie mogliśmy go w ogóle zobaczyć. zobaczyć. Był na górce. Zrobiliśmy drogę i z mhm. elegancko. No elegancko, bardzo elegancko. No ale powiedz mi, podrążę właśnie, jak to wpływa na ciebie jako artystę, taka okolica? Z zauważyłeś zmianę jakąś? No, pierwszą zmianę to zauważyła jedna z modelek z agencji, modelek, która przyjechała polecona. Przyjechała Mercedesem Gabrioletem na szpilkach, i ja wtedy e, zrobiłem, byłem dumny, bo z desek takich postawionych na sztorc zrobiłem e, od naszego domku do parkingu e, dwie dechy, e, i później zrobiłem poprzeczki takie z desek, również na sztorc mniej więcej co 70 cm. I w te takie jakby skrzynie wsypałem żwir. Dzięki temu pierwszy u nas na wsi miałem ruchome schody. E, I ta paniusia, która przyjechała tym gabrioletem na szpilkach, e, zobaczyła tą jeszcze naszą starą chałupinkę i w tych szpilkach gramoląc się na górach e, pytała, pan tu mieszka? Ja mówię tak. I pan tu ma pracownię? Ja mówię tak. Jak można żyć w takich warunkach? Dobrze. Po czym weszła do pracowni, rozebrała się, zrobiliśmy kilka ujęć, co trwało dosłownie minuty. Po czym opowiedziałem dziękuję, to wszystko. Ona zdziwiła się, że, że to już. Że to już. Wypaliłem jej płytę, pożegnałem się z nią i to była moja najkrótsza sesja w życiu, jaką zrobiłem. No tak, bo zwykle to twoje sesje są dość długie. Tak. No potrafię niektóre trwać od śniadania do kolacji. Obiady są dosyć ryzykowne, bo przeważnie dopada nas syndrom poobiednego lenistwa. Zresztą każda dziewczyna, która pozuje do aktu, nie chce jeść obiadu, bo boi się, że będzie niekorzystnie wyglądać po obiedzie. Natomiast ten czas śniadaniowo kolacyjny tak szybko mija, że jeżeli jest sens, żeby poświęcić tyle czasu na na pracę. To po prostu to robiliśmy, chociaż w tej chwili wykorzystuję tylko te zdjęcia do tego, żeby z nich robić obrazy. I tu mam też dużą wolność w porównaniu z fotografią, bo jeżeli robisz odbitki, a nie chcesz usuwać tła, czy nie wiem, pożyczać sobie z innego zdjęcia dłoni, głowy, czy czegokolwiek innego to w fotografii to obciach chyba że ktoś zajmuje się kolarzem natomiast w przypadku malarstwa ja mam tak dużą wolność na użycie czego tylko dusza zapragnie z tego zbioru zdjęć jakim dysponuję że nie mam z tym żadnego problemu no i jak wygląda taki proces twórczy że obraz powstaje co masz, Zaczyna się od czego, od jakiegoś pomysłu, od, od wspomnienia jakiegoś zdjęcia, czy przeglądasz swoje archiwum najpierw jak to Od powrotu do swojego archiwum i do powrotu do rodzaju filtra, którego nienawidziłem szczerze, bo nie znoszę HDR-ów, przez to, że całe życie stałem się konsekwentnie robiąc sesję w poprzednim życiu, czyli życiu fotograficznym. Staram się konsekwentnie trzymać anatomii światła, czyli stosować jednego punktu oświetleniowego, bo to on mi budował logicznie modelunek światła cienia. I to ma związek z tym, że bardzo dużo rzeczy związanych z konturem postaci u mnie ginęło w cieniu. Mhm. I żebym ja mógł teraz logicznie zbudować formę kobiety, to muszę odtworzyć ten, ten kontur, a najprościej do tego jest odpalić, przemielić przez HDR archiwum. Dzięki temu ja widzę w tych zdjęciach to, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem, ale też łatwiej jest mi logicznie później pracować nad postacią. Co, I ten wybór jest jakiś taki impulsywny, powiedzmy, że przeglądasz i pytasz, o to zrobię, czy jak to się dzieje? Wiesz co, tutaj masz o tyle jakby wygodną sytuację, że nic ciebie tutaj nie krępuje, jeżeli chodzi o wybór, bo wystarczy, że spodoba ci się jakiś detal na zdjęciu, a reszta jest kaszaną, mówisz sobie... To opuszczę, a tylko ten detal dopieszczę i zrobię go tak jak chcę. No i możesz go zrobić dowolnie, wielki i teraz tak, on, będzie, tak. on będzie z taką szczegółowością, jak ty chcesz. Dokładnie tak. I to mi się podoba w sztukach plastycznych, że cokolwiek nie zrobisz, zrobisz to w zgodzie z sobą i dla siebie. Mhm. Tak, no i co dalej się dzieje? Wybrałeś kadr i co dalej? I kombinujesz, przenosisz go na podłoże, czy to jest papier, płyta HDF, czy płótno. Każdy ma swoją specyfikę, już nie mówiąc o betonie, o tymku. No i rzeźbisz. Mam przekleństwo zaczynania i niekończenia prac, ale na szczęście Włosi zamienili to na manierę. I ubrali to w styl. I dzięki temu, jeżeli nazbierasz sobie nie wiem, kilkadziesiąt takich prac, a tu u mnie w pracowni jest już ich o wiele więcej niż kilkadziesiąt, które są zaczęte i, hmm. i nigdy nie będą skończone, bo mi się prostu nie będzie chciało, albo rozwiązałem, rozwiązałem sobie tam jakieś problemy, które chciałem, to wtedy zawsze mogę sobie powiedzieć, że to jest we włoskim stylu non finito. Tak, no i za tobą patrzę, stoi i jest cały stojak, na których stoi mnóstwo trzy czwarte non-finitów albo idąc w drugą stronę. Zauważyłem, że to, co w rzemiośle, w cechach rzemieślniczych to, co potrafiło tam być wadą, w sztukach plastycznych stawało się wartością. Mhm. No, i też właśnie te szlachetne techniki w fotografii podobnie czerpią chyba z tego, bo one też zawierają sporo takich wad, błędów, niedoskonałości, i to jest ich siła. I odróżnik od tej doskonałości cyfrowej. Wspomniałeś o tym wcześniej, że. Że to, co robisz teraz, no, dużo zawdzięczasz fotografii. Ja wiesz, co muszę cię przyznać do tego, że dzięki fotografii, którą i tak się zajmowałem już wcześniej, ale ja dzięki fotografii się nauczyłem rysować. Nie powiem, że byłbym, że zjadłem wszystkie rozumy w rysunku. Ale to, co się nazywa anatomią światło cienia, to ja to ćwiczyłem na lekcjach rysunku, na zajęciach z rysunku na akademii. Po tym, jak czytałem książkę Dederki oświetlenie fotografii, to od niego się nauczyłem, co to jest światło własne, światło krawędziowe, zjawisko brzegowe, co to jest cień własny, cień rzucony, cień połówkowy, cień krawędziowy i tak dalej. To było fajne, bo. Wieczorem sobie czytałem tę książkę. Na następny dzień idąc na zajęcia z rysunku, patrzę na modelkę, przenosiłem to na papier i mówię. Kurde, faktycznie to działa. Na walcu tak się światło załamuje, jak pisze Dederko. Ono się odbija od otoczenia tak, jak pisze Dederko. Cień rzucony zawsze będzie najbardziej intensywny w całym walorze. Jak robisz nos w autoportrecie, to żeby nie zrobić jak dziecko czegoś, co ma dwie dziurki, jest płaskie, to jeżeli chcesz tą kulkę z patkami i z tym ziemniakiem środka nosa zamienić w jajko, to musisz wiedzieć, w którym miejscu masz załamanie się światła własnego w cień własny i po drodze masz cień brzegowy, cień krawędziowy, czy zwał jak zwał, różne są określenia do tego. Cienia i czy będzie się różnić wartość waloru w dziurkach od nosa od wartości waloru cienia rzuconego. To wszystko są rzeczy, które rysownik, który Cię uczy, On Ci może powiedzieć, tak jak jeden z bardzo mądrych moich nauczycieli powiedział mi: Rysunek ma coś wspólnego z graniem na pianinie. Jeżeli się Wykorzystuje wszystkie walory, to wtedy można stworzyć bardzo ładną i przyjemną dla ucha muzykę. W przypadku rysunku można korzystać z waloru od Zera przez wartości minimalne i dojechać do smoły stuprocentowej, ale można też, jak w pianinie, włożyć sobie deseczki czy kartoniki i ograniczyć ilość klawiczy, których się używa. To w przypadku rysunku można zrobić to samo. Pomocne w tym było właśnie fotografia, tak? Zrozumiem, no bo? i wracając jeszcze do tych właśnie y, nauczycieli od rysunku. Oni przekażą ci wiedzę, jaką sami posiadają, nie przekażą ci więcej niż oni mają. Natomiast to, czego oni nie mieli, to nie mieli tego, co mówił do mnie, znaczy mówił, co czytałem u Dederki. Czyli tych wszystkich rzeczy, gdzie on rozbiera światło, cień, a robiąc dokładną anatomię zasad, jakie ma właśnie i zależność światła, cienia, jak ono buduje formę. I to właśnie fotografia mi pomogła w tym, że idąc na zajęcia z rysunku, widziałem, kurde, ten facet miał rację i to, mhm. to działa. Mhm. No ale ta fotografia u ciebie, to z tego co y, kiedyś czytałem, to już w liceum plastycznym, tak, była y, ważna. Tak, ale nie miałem pojęcia, jak ona jest dla mnie ważna y, w rysunku, jak się stanie ważna mhm. w rysunku. No tak, ale już wtedy, co jest to akurat, chyba zrozumiałe, ciągoty do tego, żeby fotografować koleżanki. Ale coś musiałeś zobaczyć w tym akcie, że to stało się dla ciebie jakimś takim na całe życie działaniem? No nie do końca, dlatego że akt, przynajmniej u mnie, w Liceum Plastycznym był. Powodem do rywalizacji z kolegami. Kto pierwszy zrobi zdjęcie aktu, nieważne czy koleżance, nie koleżance, ale to było dla nas ważne. Kto na swoim koncie będzie miał ten rodzaj fotografii, która w plastyku uchodziła też za trudną, bo Belwszy nam wtłaczali do głowy, że akt jest najtrudniejszą z wszystkich dziedzin fotografii. Myślisz, że tak jest? Myślę, że nie. Ale mówi się, że, że to jest taki test trochę na fotografa. Nie wiem. Po prostu nie wiem. U mnie ten akt był, pierwsza sesja aktu była jedną z najgłupszych, bo w pokoju w internacie w wolną sobotę, kiedy niewielu nas zostawało w internacie. Koleżanka, która była na skutek wymiany plenerowej, zgodziła się zostać przez chwilę modelką do aktu, więc rozłożyłem koc na podłodze, wziąłem lampkę nocną, bo było ciemnawo w tym pokoju smieną zrobiłem kilka, dosłownie kilka ujęć. No i po tej sesji usłyszałem tekst Odwróć się, bo chcę się ubrać. No to. I ten tekst już usunął mi się w głowie przez całe moje to poprzednie fotograficzne życie. Ale to dotykamy tutaj trochę pewnej psychologii. Tak, tak. tak. Relacji między fotografem a modelem. Relacji, ale też konsekwentnego zaznaczenia granic, co my robimy. Mhm. Że tu jestem jakby w pracy. Cudzysłowie pracy, ale tutaj robimy jakieś określone zajęcia i robimy je po coś. Mhm. Jak ty traktujesz w ogóle? Jakie to są relacje? Takie powiedzmy, wzorcowa relacja, fotograf, modelka w sesji ACTO. Jak ty to widzisz? Odpowiedzieć, jak wypada, czy odpowiedzieć jak było? <laughs> Zacznijmy, jak wypada, a potem przejdziemy. No, na wypada rok. do tego dorabiać jakąś ładnie. Brzmiącą filozofię na temat bezprzedmiotowego traktowania kobiety. Natomiast ja traktowałem modelki w sposób wyłącznie przedmiotowy. I jeżeli na sesji jakakolwiek modelka zaczęła robić jakieś maślane oczka, jakieś minki erotyczne, jakieś pozy takie. Wyuzdane, ja wtedy odpalałem sobie tryb awaryjny i mówiłem wyraźnie, że nie obraź się, ale mnie mało interesuje Twoja seksualność, Twój erotyzm, bo lepiej, żebyś to zachowała dla swojego chłopaka. Dla mnie najbardziej interesujące jest to, jak się na to bił układa światło i tym się będziemy zajmować w trakcie tej sesji. Tak będę się starał Twoje pomagać. Żebyśmy w świetle eksponowali to, co w tobie jest najfajniejsze, a w cieniu chowali to, co jest mniej fajne. No, ale to trochę tak się kłóci z generalnym takim wyobrażeniem, co tam się na takich sesjach dzieje zwykle, nie? Ale to <gry> m, nic na to nie poradzę, chociaż to może ci y, schlebiać y, jeżeli ludzie mają takie wyobrażenia natomiast do rzeczywistość ja nie twierdzę że to wszyscy tak y, y, robią czy muszą robić ale y, ja niestety byłem tym y, gościem który w sposób przedmiotowy ustawiał obiekt czyli modelkę mhm. Masz, jakieś takie, masz jakąś taką wyznaczoną granicę, której nie przekraczasz? Nie muszę mieć takich granic, dlatego że to jest tak, że ktoś przychodzi, nie wiem, do. Ktoś przychodzi do dentysty, otwiera buzię i dentysta grzebie mu w paszczy. Jeżeli przyjeżdża modelka, to my się nie znamy, natomiast w pierwszych zdaniach ja jej mówię, żeby sobie poszła do ubikacji, zdjęła całą bieliznę, bo przez godzinę czy dwie będziemy walczyć ze śladami po jej bieliznie. Mhm. I ona wtedy ma jasno określony komunikat z mojej strony: po co tu przyjechała i co będziemy robić. Jaki jest wkład twórczy generalnie modelki w to, co później jest na Twoich no, fotografiach, a teraz na obrazach? Bardzo duży, dlatego że ja mogę powiedzieć, że jestem złodziejem pus. Dla mnie bezwartościowe jest ubieranie modelkę w pozy, które sobie wymyślę, dlatego że one nie są jej tożsame. Jeżeli postawisz modelce lustro yy, i ty jesteś na osi widzenia jej i jej odbicia, to wtedy rejestrujesz jej zachwyt sobą mhm. yy, i to jest jej tożsame. Jej pozy, jej ustawiania. I stosujesz yy, taki zabieg, że widzi ta, siebie? Tak, mhm. tak. Robiłem to notorycznie i yy, nie powiem, że, żeby to było złe. Chyba, że jakaś modelka była mało kreatywna i jak mantra powtarzała pytanie, no dobrze, ale co ja mam teraz robić? No to wtedy po prostu zajmowałem się makrofotografią, mhm. czyli pejzaż. Czyli pejzaż. Kładłem modelkę na warsztat, czyli kładłem ją na stół i mówię, żeby się obracała jak kurczak na rożnie i wtedy robiłem zdjęcia tego, co Fajnie zaczynało sterczeć, gubić się, wystawać. Nie marnowaliśmy czasu. Mhm. Ale z tego, co wiem, to nie tylko były u ciebie modelki doświadczone i powiedzmy, zaprawione w boju aktu, ale też miałeś do czynienia z powiedzmy, świeżynkami. No, najbardziej ceniłem sobie takie świeżynki. I to jeszcze świeżynki, które pierwszy raz, u mnie pozując, były zawodowymi tancerkami, baletnicami albo akrobatkami, bo nie dość, że one doskonale wiedziały, jak mają fajnie wyrzeźbione ciała, jakie mają możliwości. No to jeszcze miałem takie poczucie, że mając zaufanie z ich strony, jesteśmy w stanie wykombinować coś, co, czego nigdy nie zrobię z jakąś modelką z agencji. Modelek aktowych, nieaktowych, ale takich, które mają o wiele mniejszy zasób możliwości. Ale to też jest taka historia, że takie dziewczyny, jak Ty mówisz, czyli tancerka powiedzmy, no to one są przy, przyzwyczajone do tego, że ludzie na nich patrzą, tak? że, że to jest, że są w centrum uwagi i, i tą swoją jakąś wartość znają. Ale powiedz mi, czy miałeś takie sytuacje, że zauważyłeś, że jakaś dziewczyna po sesji u Ciebie jej samoocena się podniosła? Bo... Często tak jest, że dziewczyny no, zwykle widzą swoje wady tylko. Myślę, że tak jest, jak mówisz z tą samooceną, dlatego że ja sam tego raczej nie słyszałem, ale jak niektóre z nich miały możliwość opowiadania się na temat tych sesji w radio, to dopiero wtedy jakby widziałem kuchnię ich kuchnię od drugiej strony. No, i to tak właśnie wyglądało, że to pomagało im w podniesieniu obrazu własnego. Dla wielu z nich to była też forma przełamania się, no bo to nie jest łatwe. Jestem pełen podziwu, że przychodzi, przyjeżdża dziewczyna do obcego faceta i stoi z nim przed nim na golasa przez cały dzień i kombinują różne ujęcia. Na pewno kilka dziewczyn, które miały problemy z nadwagą, zobaczyły, że ta ich nadwaga może być inaczej pokazana. No i też ma to też jeden z takich niefajnych stron, bo Wiki, która była anorektyczką byłem pierwszym fotografem, który robił jej wtedy zdjęcia aktu. I później się to bardzo spodobało i ona tą swoją anoreksją epatowała przez lata całe, jeździła po całej Europie i była rozchwytywana jako modelka. Natomiast no, ona mm, wykorzystywała do tego swoją chorobę. Zmarła dwa lata temu. Przekra bardzo. Ale ty masz jakąś taką misję, że chciałbyś rzeczywiście takim dziewczynom, nie wiem, które są niestandardowe powiedzmy poza kanonem, że chciałbyś im jakoś, nie wiem, pomóc? W akceptowaniu no, siebie? Kiedyś myślałem, zaprosiłem na sesję wiki i Kamę. Myślę, że możliwe, że całkiem znaczy całkiem możliwe, że znasz Kamę. E, która jest osobą bardzo rubensowską i zaprosiłem je na wspólną sesję. I myślałem, że to coś da Wiki. Głównie myślałem o Wiki, żeby ona e, troszeczkę zobaczyła siebie od innej strony i zapytałem się, jak postawiłem je razem przed lustrem. Zapytałem się Wiki, a kogo ty widzisz? Jak patrzysz teraz? E, na swoje odbicie przy kamie. Co ona odpowiedziała, że widzę siebie jako grubą świnię. Dziewczyna, która była niewiele bardziej korpulentna od zapałki. Chociaż ona wtedy jeszcze aż tak nie wyglądała. To były początki jej anoreksji. No, wyglądała już bardzo odmiennie od normalnego stanu, ale. Ee, Wiki już pod koniec życia to były wszystkie sterczynki na kościach Wszystkie żyłki, e, ścięgna No i nic to nie dawało Wiki jadła, za chwileczkę mm. e, znikała w ubikacji Wracała, Przecielała sobie delikatnie usta Jedliśmy dalej posiłek ja tu nie byłem w stanie nic pomóc, bo nie jestem terapeutą. Leczyła się, była w szpitalu, raz drugi. Nie pomogło. Hmm. No to jest takie obezwładniające, że nie potrafimy sobie radzić z takimi sytuacjami, że nie potrafimy jakoś, nie wiem, uratować człowieka, nie? Wydaje mi się, że lepiej, żeby takimi rzeczami zajmowali się specjaliści, którzy się na tym znają, ale żeby oni mogli móc pomóc, to taka osoba musi chcieć tego, żeby tą pomoc od nich odebrać, otrzymać, żeby z niej skorzystać. Powiedz mi, czy w akcie w ogóle jest jakieś jeszcze miejsce na kreatywność, na coś nowego? Nie wiem czy jest, ale ja mam tą. Czy karmię sam siebie tą iluzją, że nie stworzę nic nowego, jeżeli dodam kobiecie trzecią pierś albo trzecią nogę, czy drugi pępek, ale mam takie wrażenie, że ciągle mogę eksploatować. Dywiację, jaką mam, a jest w nią deformacja z szerokiego kąta. Uwielbiam mm -hmm. zdjęcia, które robiłem przy użyciu fiszaja. A jeżeli ten fiszaj teraz nie był na tyle zadowalający, to ja do celów obrazu mogę go sfiszajować postprodukcją co mnie nie ukrywam bawi, bo grzeczne zdjęcia deformując yy, właśnie postprodukcją, yy, mam niezły ubaw z tego, jak czasami jakieś zdjęcie potrafi mnie rozśmieszyć i myślę sobie, że o, z tego może być fajny obraz, albo przynajmniej mogę spróbować. A nie odważyłbym się tego robić. W poprzednim życiu. Bo jednak starałem się robić fotografię w sposób w miarę czysty, z jak najmniejszą ilością ingerencji. No dobrze, powiedz mi, jakbyś się tak mógł wydestylować taką podstawową różnicę między tym, jak fotografowałeś akta, a jak teraz traktujesz ten akt jako malarz. Wiesz co? Fotografia chyba skuwała mnie w takie ramy. Współfotografistów, który, z którymi czasami gadałem na temat tego, co robimy razem. Jednak fotografia. Kazało mi się trzymać jakichś kanonów, jakichś schematów, poza które nie wypadało wychodzić. Trzymać się z zakresu tonalności, unikać smoły, w wyjaranych świateł itd. A robienie obrazów daje mi tak totalną wolność na to, co zrobię, kiedy skończę, jak zacznę, jakich kolorów użyję, jakich technik, czy je będę mieszał, czy będę je robił w sposób czysty. No, różnica na pewno polega na, najnormalniej mówiąc, na wolności mhm. o wiele większej, jaką mam tutaj mhm. i radości, bo to jest zajęcie, które wróciło do mnie od czasów edukacji, a przez to, że mam swoje lata, to wracam do zajęcia, które ci daje zamiast rutyny i takiego wyziębienia emocjonalnego w trakcie pracy chłodu i takiego już no chyba najprościej wypalenia. Znudzenia możesz powiedzieć. Tak samo. To teraz w podskokach podchodzisz do tematów, które ci dają, pakują ci całą porcję endorfin i radości, frajdy, upaprania przy okazji, ale to jest takie fajne, bo tak samo ten zapach oleju lnianego, który nie każdy lubi, ja go uwielbiam. Też odmładzam się, bo to są zapachy, jakie miałem. Nie wiem, czy miałeś okazję być kiedyś na Akademii Na Wydziale Malarstwa albo u, w pracowni u jakiegoś malarza. Który... Ja mam malarza w domu, także. Czyli znasz kerpentyś te te... tak, tam, tak. I znasz rzeczy. te znam. zapachy. Znam te zapach. I to może albo dra... No to pieski, No to pieski, dra, tak. no, pies robi swoją robotę. E, więc e, to cię może albo e, ten zapach może cię albo irytować, albo po prostu lubisz. Tak. No, On ma w sobie coś takiego, że aż. Ja przynajmniej także. Przechodzę, to się tak sztachnąłbym się tym. Nie? No a za tobą pachną mm -hmm. szmatki po oleju. <śmiech> <śmiech> tak, no Odadźmy, dobrze. Ale co, ja cię tak męczę tą fotografią, ciągle do tego wracam, bo, bo no jednak szkoda by było, żeby się taka, takie doświadczenie zmarnowało. Warsztaty też zarzuciłeś. Jak zaczynałem te warsztaty, do nas przyjeżdżały tutaj grupki ludzi sześciosobowe bo więcej nie mogliśmy tutaj przyjąć u nas na wsi. Ale jak później zacząłem jeździć z tymi warsztatami w Polskę albo robić warsztaty dla większej ilości osób, to kiedyś y, y, potrzebowałem zrobić mniej więcej takie podliczenie ilości osób, które były na moich warsztatach, i wyszło mi z tego ładnych kilka tysięcy osób. I to też się może przejść. Cała masa z tych osób z kolei zaczęła robić swoje warsztaty. Mnie zaczęło drażnić to, że ludzie zaczęli mi przypisywać jakiś tam styl, mm -hmm. co jest dla mnie no, powodem do smutku bardziej niż do radości. Tak jak rozmawialiśmy Jasne. o tym wcześniej, że to jest wpakowanie kogoś w trumnę stylu, a nie powód do tego, że ktoś jest rozpoznawalny, bo ma swój styl. To ma dwa końce i yy, ja się cieszę z tego, że yy, nazbieram sobie do koszyczka sporą ilość fotografii, i teraz z tego koszyczka mogę sobie wyciągać, bo to jest tak, jak y, będąc artystą, nie masz y, przerobionych za sobą szkiców. To masz ten problem, że przychodzisz do pracowni i łapiesz się za głowę, mówisz, Boże, co ja dzisiaj mogę zrobić? Co tutaj mogę wymyśleć, żeby nie marnować czasu? A u mnie jest tak, że mam nadmiar tych rzeczy, które zrobiłem, że z tego koszyczka mogę sobie wybierać pierdyliony różnych. Pus, y, motywów, ujęć, deformacji, grzecznych zdjęć portretowych, bezportretowych. Mogę się zastanawiać, czy dzisiaj będę robił tylko pośladki, albo tylko piersi, y, albo może plecy, albo może stopy, może z portretem. Naprawdę nie narzekam na brak zajęć. Kiedyś y, nawet się zastanawiałem nad tym, że na pewno nie wystarczy mi życia, żeby zrobić wszystko to. Co mógłbym zrobić z tych szkiców, które mam w fotografiach. No dobrze, ale teraz trochę ciągnę jednak ten temat powiedzmy edukacji. Weź mi powiedz dla ludzi, którzy się zajmują aktem. Trzy rzeczy najważniejsze, co mogą zrobić, żeby, żeby ten, ten akt jakoś. No nie wiem, ożywić w sensie takim odświeżyć. No tam ci. Taki prosty przykład z mojego poprzedniego życia. Jeżeli myślisz, że oglądając pracę innych twórców, jesteś w stanie się zainspirować czymś i odtworzyć to w swojej pracowni, to jest to nieuczciwe, bo bardzo łatwo możesz się przyłapać albo ktoś z ciebie na zwykłym hoksztaplerstwie. Jeżeli myślisz z kolei, że sam jesteś w stanie wymyśleć jakieś pozy, to nie do końca bądź pewny tego, że to będą twoje pomysły, bo my jesteśmy magazynem jakichś obrazów, które w tej głowie mamy, i jeżeli sobie nawet naszkicujesz te pozy, to później może się okazać, że gdzieś już kiedyś widziałeś. Kiedyś myślałem, że jak wymyśliłem sobie fajną pozę dla osoby korpulentnej, dosyć mocno, to że ona tak samo się sprawdzi na modelce, która ma w drugą stronę figurę doskonale wyrzeźbioną, bo jest baletnicą zawodową, wymyśliłem sobie taki rodzaj, nie wiem, tobołka. Czyli takiego zawiniątka, które się nadaje do tego, żeby zasłupałek zahaczyć je na patyk i w drogę. Jak, na, jak, w bajkach. jak w bajkach. I Tak mi się udało dziewczynę korpulentną ładnie zamienić właśnie w taką kulkę, tobołek. I tą samą pozę chciałem odtworzyć na baletnicy, którą robiłem na następny dzień. I różnica polegała na tym, że one obydwie tą pozę robiły na blacie. W przypadku tej dziewczyny korpulentnej jej kręgosłup był wyścielany po bokach pod ściółką tłuszczową i bardzo ładnie to się, ta poza się ustabilizowała na jej plecach. Natomiast ta dziewczyna baletnica, która próbowała tę pozę przyjąć, ona wyła z bólu i później widziałem, jak miała czerwone plecy od każdego kręga na kręgosłupie. I te pozy, które ja sobie trzymałem wtedy w szkicowniku, okazały się trefne, bo w jednym przypadku ona taka poza zadziała, w drugim nie. I od czasu, kiedy zacząłem częściej korzystać z modelek, w którym były baletnice, ja wiedziałem, że ja nie potrzebuję wtrącać się do modelek, które tą kreatywność w sobie mają. Nawet przeciwnie, jeżeli ktoś był kreatywny i ja, mm, mówię o dziewczynie, która przyszła i trzaskała jak z karabinu maszynowego pozami, jeżeli ja pozwoliłem sobie na jakieś uwagi, nie, nie, to może ta ręka tu wyżej albo tą nogę inaczej, to wtedy ta dziewczyna gasła. bardzo szybko właśnie gasła i zamieniała się w manekina, który był do ustawiania. A jeżeli pamiętałem o tym, żeby yy, trzymać dziób zamknięty, to wtedy ta kreatywność była dla mnie źródłem bardzo fajnych ujęć, nieskrępowanych moimi uwagami. Owszem, może jakieś zdjęcia nadawały się tylko na wywalenie, może były rozgrzewką, ale wśród tej serii zdjęć kilka było naprawdę fajnych. A powiedzmy, czy obserwujesz coś takiego, że czasem przychodzą dziewczyny, które mają jakieś doświadczenie większe już i one mają te wyuczone pozy. Nie? Mi to osobiście przeszkadza, bo to jest znowu taki banał. Nie? Mam te, te naleciałości, które zdobyły u innych tak. fotografów. Ale to, co się dzieje najciekawsze, to jest między zmianami pus. Zauważałeś coś takiego? Czy Dlatego robiąc sesję, staram się robić jak najwięcej ujęć, dlatego że w przypadku analoga było to kosztowne, ale w przypadku cyfrowki to nie ma związku z jakimiś kosztami, a czasem właśnie na spontanie te zdjęcia mogą wyjść o wiele lepsze niż te, z planowanej, takiej trzymanej w ryzach sesji ujęć, takich reżyserowanych, sztucznych, a to takie backstage'owe, czy właśnie to takie na luzie potrafi być po prostu bardziej tożsame dla modelki. Jak ktoś chce zacząć, powiedz mi, to chyba nie jest takie proste zacząć dzisiaj z aktem. Nie? Wiesz co? No, dziewczynom Wiesz co? pewnie jest łatwiej y, znaleźć koleżanki, które by y, chciały zapozować, no, ale facet w dzisiejszych czasach ma ciężko chyba. Wiesz co, kiedyś miałem taki epizod, że bank odkupił ode mnie zdjęcia Krakowa i mogłem sobie pozwolić na to, żeby w pracowni wymienić sobie drzwi jeszcze w hucie, w pracowni. Były takie badziewne, blaszane drzwi, więc pomyślałem sobie, że zostanę przy tradycji blachy i zrobię sobie antywomaniowe. Bank zapłacił za to. Problem tylko polegał na tym, że ta pracownia była niska i te drzwi trzeba było obciąć. No i przyjechała ekipa, siedzieli cały dzień, starali się to zrobić dobrze, no, ekipa składała się z dwóch gości, no i tak od słowa do słowa, no bo tak gadasz z nimi, nie w trakcie. Oni dowiedzieli się, że robię akty, no i powiedzieli, że powiedzieliby swojej koleżance, bo ona by chciała takie, sobie może takie zdjęcia zrobić. Jak ona przyszła, już później od słowa do słowa, już stała się modelką, to mówiła, że ona szukała długo kogoś, kto mógłby jej zrobić akty, ale nie mogła znaleźć osoby, która się tym zajmuje. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce robić akty, no to trzeba tylko zacząć. I w tej chwili media dają możliwość chwalenia się tym, co się robi. No i... Jeżeli puszczasz w świat informacje, czym się zajmujesz, no to prędzej czy później trafią do ciebie pocztą zwrotną osoby, które w najgorszym wypadku będą pochodziły z kręgu znajomych. I mówię o tym, że to jest najgorszy rodzaj modelek, bo później zawsze jest takie ryzyko, że spotkacie się gdzieś w jakimś towarzystwie i zaczną się jakieś durne uwagi, że hm, byłaś u niego na sesjach, to, się, to, się, to się, musiało się dziać. A już pomijmy to, bo to szkoda na czasu na takie durne dywagacje, ale y, też z osobami obcymi o wiele lepiej robi się zdjęcia. Mhm. No dobrze, a powiedz mi takie, jakbyś mógł udzielić porady: trzy rzeczy, których absolutnie nie należy robić. Pierwsze to trzeba na pewno cały czas pamiętać, po co poświęcamy ten czas, jak zabieramy się za robienie zdjęć aktu, i żeby nie mylić zdjęcia aktu z innym rodzajem aktywności, jak człowiek jest nagi. Druga rzecz to jest, chyba ma związek z psychologią w trakcie sesji, żeby nigdy nie pozwolić sobie na jakąkolwiek krytyczną uwagę związaną z nagością tej modelki, która jest przed tobą, po to potrafi zakończyć też sesję, albo zakończyć jakąkolwiek chęć kreatywnej pomocy. Na pewno dobrze robią komplementy, ale. Bez przesady. Tak. A trzecią rzeczą jest to, żeby jednak ciągle pamiętać o świetle i nie zapominać o tym, że to ono robi robotę, a nie robić jakiś protest związany z jakimiś pozami, które nie wiem, swoim, swoją erotyką, wyuzdaniem, seksualnością. W rozumieniu osoby, która pozuje albo domaga się takich zdjęć, to że one może zrobią na jakąś krótką chwilę robotę, ale później te zdjęcia będą no, się, nie wiem, nadawały do szafki z narzędziami, nigdzie więcej. Ty jesteś taki gość, który, no. Zdecydowanie ucieka od banału i to, 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 co mówisz o fotografii, że tak jakby wyczerpałeś już zakres wyzwań, które ci ona oferuje, tak, można to powiedzieć? Nie wiem, czy y, zakres wyzwań, ale możliwe, że coś w tym jest, bo y, ja chyba po prostu już straciłem tam problemy do rozwiązania. Po platynotipi, która była najtrudniejszym problemem dla mnie. Po prostu przestałem mieć y, motywację do tego, żeby się cieszyć z tych, y, z tych sesji i z tego, co później z nim będę robił. Natomiast tutaj mam ciągle nowe jakieś problemy do rozwiązania, y, cele, zadania i to jakieś odkrycia. No i to, i jest, co, to jest też dużą i co frajmem. teraz? co teraz? Nad czym teraz pracujesz? Nad jakimi wyzwaniami konkretnie? No to będzie y, bardzo oryginalne, co ci teraz powiem, bo zajmuję się gołymi babami. No kurczę, nie żartuj. To niemożliwe. W przypadku fotografii nie miałeś tej radości albo nie, wypada, nie wypadało mi z tej radości, że o kurde, to ciekawe, że to tak może wyjść. Bo ty musiałeś być zimnym profechą. Musiałeś wiedzieć, co, y, co wyjdzie na koniec dnia z tego, co robisz a w przypadku malarstwa czy rysunku no cieszy cię jakaś przypadkowa plama która wyjdzie jakiś fajny zgrzyt kolorów albo fajne nałożenie się na siebie kolorów i dopóki cię to bawi dopóty to drążysz jak cię to przestaje bawić to otwierasz sobie Nową paczkę zabawek, czyli nowe pigmenty, nowe kolory, nowe zestawienia, nowe kształty i jazda. Hmm. No a powiedzmy, masz takie ambicje, jakieś, tak jak w fotografii miałeś taką platynotypia, tak? Był takim, mhm. no nie wiem, najtrudniejszą rzeczą, którą zrobiłeś, a w malarstwie masz taką jakąś ambicję, do której dążysz, którą koniecznie chcesz zrealizować. Wiesz co, tu mam chyba tą frajdę z tego, że nie muszę mieć takich celów, dlatego że tu masz tak dużo możliwości do eksploatacji, że to chyba jest niemożliwe, żeby stawiać sobie jakieś takie cele, zadania. No tak, to można powiedzieć niekończący się horyzont przed tobą. Frajdy i radości z tego, co, co robisz. Nie każdemu się to musi podobać. Ja mam też tego świadomość, Natomiast to Ty to robisz i to Ty masz z tego mieć radość, z tego, co, co robisz. No tak, ale Ty w drążysz, czy tam orzesz na tym poletku już chyba od 2016 roku, tak? Mhm. Dobrze pamiętam. I masz już jakiś odzew, jak to jest odbierane. To nie jest tylko Twoja frajda, co ludzie gadają. Mam, natomiast nie do końca chcę się na tym skupiać ani tym interesować, dlatego że to nie jest dobre, jeżeli to jest dla ciebie jakimś, nie wiem, polem uwagi i ma to związek po prostu z tym, że jeżeli to robisz dla siebie, to ma to wtedy sens, a przekleństwem jest dla ciebie to, jeżeli zaczniesz robić to. Pod czyjeś oczekiwania i czyli, pod czyjeś uwagi. Czyli nie szukasz potwierdzenia? Absolutnie nie. Tak samo było w moim poprzednim życiu. Mhm. Jak mantra, teraz widzę, że wracam i staram się oddzielać tamto życie od tego życia, bo to jednak są dla mnie dwa różne światy. Tamto było działaniem mechaniczno-intelektualnym, a teraz jest po prostu fizyczna robota, manualna, która wymaga od Ciebie po prostu innych wyzwań i daje Ci inne radości. No to chyba w sumie fantastyczna puenta. Na koniec, ale jeszcze pięć szybkich pytań mam do ciebie, mm. jak do każdego. No, muszę sobie... Łyknij tak, łyknij. Także ci w gardle nie zasło. Powiedz mi, w takim osobistym doświadczeniu, własna definicja kreatywności? Kreatywność dla mnie to jest chyba coś, co ma związek też z celami w życiu. Bo jeżeli je masz, to masz po co rano wstawać i wieczorem późno kłaść się spać i nie jest to dla Ciebie problemem, bo ta kreatywność potrafi być fajnym, nie wiem, paliwem do działania. I to chyba tak najprościej. Nie zastanawiałem się nigdy głębiej nad tym, czym jest kreatywność, ale fajne było kiedyś to stwierdzenie kogoś, nie wiem kto to powiedział, że kreatywność, twórczość to jest wtedy, kiedy możesz zniszczyć wszystko to, co do tej pory zrobiłeś i zacząć wszystko od nowa. Czyli takie poczucie, że to, co zrobiłeś do tej pory, to jest i tak wynik tego, kim jesteś. Procesu po prostu. Więc, więc pozbycie się dzieła nie zmienia tego, kim jesteś. Kreatywności daje w życiu, to jest jak, nie wiem, woda dla ryby, powietrze dla, dla nas do oddychania. Bez tego nie ma rozwoju. Bez, bez kreatywności nie ma twórczości, bez twórczości nie ma. Czegoś, co cię pcha do tego, żeby robić nowe rzeczy. Więc jeżeli tej kreatywności nie ma, no to stoisz w miejscu albo ubierasz się we wdzianko stylu. Mm -hmm. Czyli tę kreatywność dusisz. To jest bardzo ciekawe, co, co się przewija tutaj. Parę razy już o tym mówiłeś, o tym stylu, bo bardzo wielu fotografów, zresztą nie tylko fotografów, tak maniacko dąży do tego, żeby mieć, wypracować swój styl najlepiej rozpoznawalny. A tu właśnie myślę, że dzisiaj fajnie wybrzmiało to, że, że to nie nieznadze droga. Znaczy, Boże, nie chciałbym. Nie wiem, moralizować czy udzielać jakichś rad z tym związanych, ale no wrażliwy jestem na to, żeby używać wobec kogoś określenia styl, bo może z punktu widzenia kogoś, kto taką definicję czy łatkę komuś przykleja, to może dla takiej osoby, bo przecież my lubimy porównania, to czy zamykania kogoś w szufladki. To dla kogoś, kto to wypowiada, może to jest fajne, ale jak zdasz sobie sprawę, że to dotyczy Ciebie, no to po prostu widzisz, że ktoś Cię po prostu pakuje w trumnę. Mhm. Dobra, drugie pytanie. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według Ciebie? U mnie zauważyłem, że takim motorem do kreatywności są przerwy. Czyli taki rodzaj głodu, który w sobie musisz wytworzyć do tego, żeby spiąć się znowu z nowym pomysłem na nowe działania. Może to ma też związek z tym, że jeżeli rozpracuję sobie jakiś problem i staram się go przenieść na, inne, na rozwiązanie innych pomysłów w innych pracach, to zaczyna mnie to nużyć. I może dzięki temu potrzebuję to odłożyć, zmajstrować sobie w głowie jakiś taki rodzaj posłuchy na, na to, przestrzeń na to, żeby móc jakby z większym pazurem i głodem wziąć się za konsumpcję tego nowego działania. A jeden morderca kreatywności. Prokrastynacja. Ja nie do końca jestem jeszcze zaprzyjaźniony z y, tą chorobą, dewiacją, y, przekleństwem. Nie wiem, jak ją nazwać, natomiast wiem, że ją mam, uczę się z nią walczyć. Jest ta fajna metoda Pomodoro, czyli działania małymi odcinkami na krótkich zadaniach. Jest to fajne, natomiast fajnie jest też zdać sobie z tego sprawę, że to jest i jeżeli ktoś lubi działać pod presją, to ona może mu w tym pomóc, może ją wykorzystać do tego. Też ta prokrastynacja w sztukach plastycznych, ona może też być powodem do tego, że te pozaczynane prace czasami są nawet lepsze, jeżeli nie są skończone. W, można powiedzieć, trochę w taki jest taka sprzeczność, bo mówisz o przerwach jako korzystnym wpływie, a prokrastynacji. No, to, ci, to między przerwą takie... a prokrastynacją jest cienka granica. To... Da, dam Ci taki <laughs> przykład. Ja mam jakąś dewiację związaną z perfekcjonizmem. I w przypadku robienia obrazów czy rysunków, dla mnie jest głupotą. Jeżeli człowiek działa jak skaner i jak drukarka odtwarza to, co jest jego modelką, która jest czerpana z fotografii. I jeżeli ja pozwalam sobie na to, że pozostawiam nietknięte etapy malowania, rysowania, czyli kontur, rysunek postaci, dochodzenie do waloru, E, nakładanie laserunków. Jeżeli te rzeczy demaskuję, pozostawiając jakieś etapy, to albo mogę je perfekcyjnie dokończyć i dążyć do fotografii, albo mogę je zostawić niedokończone i wtedy to ma też taki walor edukacyjny. I ja demaskuję, jakby e, sposób, swój, swój sposób. Dochodzenia do tego obrazu i pokazuje warsztat, jakim się posługuje, też paradoksalnie, żeby nie zrobić fotografii. Ale znowu to, co mówisz, ten wa walor edukacyjny i pokazanie warsztatu, no to dla kogoś, kto siedzi w tym i jest w stanie docenić. Ale dla kogoś, kto po prostu tylko konsumuje to wizualnie. To też jest to pewna intryga. To jest intrygujące, bo ktoś, kto no, no, nie siedzi w tym, nie wie, nie, nie rozumie, jak to się robi, ale widzi obraz, który no, jest bardzo różny w różnych swoich miejscach jakościowo, to jest interesujące. I mam na to potwierdzenie i wśród kolekcjonerów. I wśród odbiorców na wernisarzach, że ja nareszcie nie muszę rozmawiać tylko nie wiem, o pogodzie, o polityce czy o jakichś regionalnych problemach, jak jestem gdzieś na wernisarzu, jak to było w przypadku fotografii. No bo jak rozmawiać o gołej babie, która wisi na ścianie? No przecież każdy widzi, nie? Tak. A w przypadku, kiedy na ścianie wiszą obrazy. A większość z nich jest zaczynami obrazów czy pod malówkami, no to wtedy jest powód do tego, żeby rozmawiać. A dlaczego tutaj jest tak, dlaczego tak, skąd się to wzięło, jest jakiś dialog. A tego mi w przypadku wernisaży tych fotograficznych, brakowało, bo wernisaż, na którym przyjeżdżasz i wszystkim, O wszystkim możesz rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą na twoją wystawę, z wyjątkiem tych prac. No to jest trochę poranione. No, tak, niezręczne. Tak. Dla wszystkich jest to niezręczne, bo dokładnie bo, tak. Cóż, no dobrze, słuchaj, to czwarte pytanie. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym u ciebie. No teraz na przykład ta kreatywność pomaga mi w tym, żeby robić ogrodzenie w sposób taki, jakiego nigdzie nie widziałem. Czyli wbijam metrowej długości, znaczy ponad dwa metry mają rury, ale prawie metr wbijam je w ziemię używając młota wyburzeniowego. E, natomiast ta kreatywność ostatnio mi pomogła w tworzeniu i konstruowaniu maszyn do matowienia tytanu. Jest problem, z którym od lat borykają się zakłady lotnicze, producenci samolotów czy statków kosmicznych. Jak zmatowić powierzchnię tytanu, żeby ona była w stanie utrzymać farbę dłużej niż taka niezmatowiona? Mnie to zajmowało prawie dwa lata. Robiłem takie urządzenia, udało mi się tam jakieś swoje Mieć osiągnięcia, ale na ścianie napisałem sobie węglem cytat z Einsteina: że wizja jest ważniejsza od wiedzy. I gdybym tego sobie nie czytał codziennie, mając to na wyciągnięcie oka to po prostu może możemy się bał hmm. robić rzeczy, na których się totalnie nie znam. Podobnie no. chyba był z patenotypią. No także jak ktoś z NASA albo z Boeinga słucha, to <laughs> mamy ma metodę na zmatawianie Tytanu. Zapraszamy na tak? <laughs> przyjechać. Bardzo fajny przeciwnik Tytan, bo bardzo fajne podłoże do malowania obrazów. No i samo to Odium Tytanu jako czegoś, co jest praktycznie nieśmiertelne. Mm -hmm. No tak, sama nazwa też swoje mówi. Zobowiązuje. Tak. <noise> no, ale też zauważ, jak dużo my mamy z tytanem wspólnego na co dzień. Na co dzień, dzień zaczynasz od pasty do zębów, tak, która ma w sobie tytan, ja. okay. kosmetyki, która ma w sobie tytan, jeden lukier, żeby był biały, ma dodawane do tego związki tytanu. Na ścianach mamy farbę z użyciem bieli tytanowej, mhm. bo ona jest zamiennikiem toksycznej bieli ołowiowej. Mhm. No i te związki, tlenki tytanu są na co dzień. No tak to yy, szerokie spektrum tak, zastosowania mają, że to jest niewyobrażalne. Mhm. Piąte pytanie. Jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność? By robić rzeczy kreatywne. Nie dla każdego to będzie to samo, ale jeżeli robisz rzeczy, które cię wyrywają z jakiegoś kieratu, które powodują, że uruchamiasz w sobie jakiś proces myślowy po to, żeby stworzyć coś, z czym jeszcze do tej pory nie miałeś do czynienia, trzeba mieć tylko odwagę do tego i chęć, żeby się tego nie bać. To fakultatywnie, jak chcesz jeszcze się podzielić jakąś myślą na temat kreatywności na koniec, to proszę bardzo. Może takie proste stwierdzenie, że możesz mieć wszystko, czego zechcesz. Lepiej wiedział, czego chcesz. No, to piękne, piękne zakończenie tej części. Powiedz mi, gdzie można oglądać to, co ty robisz. W tej chwili jeszcze mam to u siebie, natomiast na ArtMajerze, czyli takim portalu, który funkcjonuje już ponad 20 lat. Zaczynam tam mieć już swoje miejsce powoli, buduję tam coraz większe portfolio. No i myślę, żeby tam się już przeprowadzić. Mhm. Ale masz też stronę internetową swoją, na której którą być? też myślę o tym, żeby przenieść tam do tego Artmajera. Na tej swojej stronie mam blog, który też tam będę chciał przenieść. Mam tam na tym blogu różne moje wymądrzania się na temat technologii starych mistrzów, też pożegnania się z fotografią mhm. i tak dalej. Tak, rzeczywiście czytałem yy, trochę. Bardzo interesujące. Wymagające trochę skupienia rzeczy. No, chociaż jeden z ostatnich moich wpisów w blogu zrobił mi dziurę i chyba czekam na głód. No, ale już ładne kilka miesięcy nie zrobiłem żadnego wpisu przez moje doświadczenia, na które mi bardzo zależało, ono miało związek nie z tytanem, ale z meteorytami. Mianowicie robiłem pigment z meteorytów no i zauważyłem, że dosyć dużo mi zostaje z nich metalu i postanowiłem, że pojadę na AGH i wspólnie z profesorami z AGH wytopimy ten metal, zamieniając go w jakiś kawałeczek czegoś, czego ja później sobie tak w moich marzeniach zrobię dłutko na przykład. E, no i to się stało, ale miałem zastrzeżenie ze strony tych profesorów, że um, oni potrzebują autoryzować ten tekst zanim go opublikuję, żebym mógł e, powołać się na to, że to było u nich robione. No i zrobili mi taką korektę tego tekstu, że odechciało mi się już robić wpisów, bo miałem takie wrażenia. zależało mi na tym, żeby opublikować to, bo to było bardzo fajne doświadczenie. Uzyskałem fajne pigmenty, ale ten metal, to co się później jeszcze też stało, zależało mi na tym, żeby to opublikować i... No, skutek jest taki, że miałem takie poczucie po prostu, że musiałem dać ciała za to, żeby. Poczułeś się zgwałcony niejako. W pewnym sensie tak, że musiałem po prostu strasznie ugrzecznić ten rodzaj wpisu, no i od nich chciało mi się już robić wpisy. Zgłodniajesz, to, wrócić do tego. No. Ja Ci Wacku bardzo dziękuję serdecznie za to, że przyjąłeś zaproszenie i że mnie zaprosiłeś do siebie, do, do, do tego wspaniałego domu, do swojej pracowni. Dzięki Ci serdeczne za tą świetną rozmowę. Dzięki tak samo. Do usłyszenia w następnym odcinku.